drinki poproszę. 80 zł. Ile? 80 zł. Reszta na ciebie. Nie dość, że podryw sam w sobie wielu osobom stwarza trudności, to teraz dodatkowo będzie jeszcze więcej kosztował, bo ceny alkoholu idą w górę. Od nowego roku obowiązuje wyższa o 10% stawka akcyzy na alkohol. Średnio za półlitrową butelkę wódki zapłacimy o złoty 40 zł więcej, za pół litra piwa 6 groszy więcej. Standardowa butelka wytrawnego wina będzie nas kosztować 15 groszy więcej, a słodkiego wina 12 groszy. O około złotówkę mają też zdrożeć małpki, czyli napoje alkoholowe w małych buteleczkach. Nowy rok to też dobry moment na rzucenie palenia. Tym bardziej, że od 1 stycznia o 10% wzrosła też akcyza na wyroby tytoniowe. W ten sposób paczka papierosów w tym roku będzie kosztować o około 1 zł i 2 grosze więcej niż w poprzednim, a 50-gramowa paczka tytoniu będzie droższa o 1,69 zł. Więc jeśli palisz paczkę dziennie, w tym roku wydasz na swój nałóg o 400 zł więcej niż w 2019. Według resortu finansów zmiana stawki akcyzy na używki wynika z rosnących kosztów przeciwdziałania zdrowotnym, jak i społecznym skutkom konsumpcji wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych. Część osób twierdzi jednak, że rządzący szukają po prostu dodatkowych pieniędzy na realizację obietnic wyborczych. O około 20% zdrożeją napoje słodzone. Rząd planuje wprowadzić tak zwany podatek cukrowy, dzięki któremu mamy ograniczyć spożycie szkodliwego cukru. Niestety zdrożeją też zdrowe produkty. Ze względu na zeszłoroczne wiosenne przymrozki i letnie susze w 2020 wzrosną ceny owoców i warzyw krajowych. Prognozuje się, że ceny będą wyższe średnio o 10-20% niż w 2019. W tym roku zapłacimy też więcej za paliwo. Po pierwsze dlatego, że rośnie opłata paliwowa na gaz, benzynę i olej napędowy. A po drugie zaognia się sytuacja na Bliskim Wschodzie, co automatycznie winduje cenę baryłki ropy na światowych rynkach. W tym roku zapłacimy też więcej za prąd. Rachunki od największych dostawców wzrosną o 11-12%, co w skali roku statystycznego Kowalskiego wyniesie ponad 100 zł. Do tego wkrótce dołączy tak zwana opłata mocowa w wysokości 10 zł miesięcznie. Za droższy prąd zapłacimy także pośrednio w wyższych cenach usług, towarów i żywności. Szacuje się, że przez wzrost ceny prądu cena papieru toaletowego może zwiększyć się nawet o 30%. Może jedna rolka nie kosztuje dużo, ale w skali roku zużywamy go naprawdę sporo. Do dupy. Podwyżki odczujemy też w opłatach za wywóz śmieci. Miasta i gminy same ustalają stawki za odbiór, przetwarzanie i ewentualne składowanie odpadów i od dłuższego czasu alarmują o konieczności wprowadzenia dużych podwyżek, nawet od 100 do 400%. Przyczyną tego są między innymi rosnące ceny prądu, wyższa płaca minimalna, ale i regulacje unijne. Nowością dla wielu mieszkańców będą nie tylko wyższe opłaty za wywóz odpadów, ale także kary za niesegregowanie śmieci. W Warszawie w razie niesegregowania śmieci opłaty będą dwukrotnie większe, przy czym jeżeli na przykład kilku mieszkańców bloku nie będzie segregowało odpadów, to podwójną stawkę zapłacą wszyscy. W ten sposób wprowadzona odpowiedzialność zbiorowa jest nie tylko nie fair w stosunku do osób, które segregują odpady, ale także stwarza podstawę do donosicielstwa i sąsiedzkich konfliktów. Również na rynku nieruchomości w 2020 czeka nas drożyzna. Rosną ceny materiałów budowlanych, gruntów i robocizny, co wprost przekłada się na wzrost ceny mieszkań. Koszt budowy metra kwadratowego w ciągu ostatnich 2 lat wzrósł aż o 30%. Jednak główną przyczyną, dla której ceny mieszkań nie spadną, jest to, że wciąż jest na nie niemały popyt, a banki szeroko udzielają kredytów hipotecznych. Choć dla Warszawy może to oznaczać przekroczenie psychologicznej bariery średnio 10 000 zł za metr kwadratowy na rynku pierwotnym.
to wciąż dalecy jesteśmy od poziomu bańki z 2007 roku. Według HRE Think Tanku mieszkania musiałyby jeszcze zdrożyć o ponad 70%, aby się z nią zrównać. Chociaż wydaje się, że ceny wzrosną nieznacznie, bo co to jest kilka groszy na puszce piwa czy kilkanaście na kilogramie warzyw, to jednak sumując rachunki i licząc w skali roku, okazuje się, że rok 2020 będzie znacznie droższy od poprzednich. Co prawda, nasze średnie pensje również rosną. Pytanie tylko, czy będą rosły szybciej od cen. Szybki wzrost cen już dało się zauważyć w poprzednim roku. W grudniu 2019 inflacja, czyli wzrost cen, wyniosła aż 3,4% w ujęciu rocznym wobec 2,6% w listopadzie. Tak wysoki wskaźnik zaskoczył nawet analityków rynkowych, którzy twierdzą, że skoro w grudniu inflacja była tak wysoka, to w kolejnych miesiącach będzie jeszcze gorzej. Pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę pod filmem, a teraz zapraszam na podcast z ekonomistą, w którym przyjrzymy się, skąd biorą się te podwyżki cen.